przedstawiać pomysły, to racjonalne, mające swoje uzasadnienie, a nie tego typu poprawki, o których Państwu powiedziałem. Chciałbym również od razu Państwu zakomunikować, bo bez wątpienia to będzie pewnie jedno z pierwszych pytań, że kwestia dotycząca spółki PL2012. Minister sportu zwrócił się do zarządu tej spółki o to, żeby członkowie zarządu zawiesili przyznaną premię. Członkowie zarządu ze zrozumieniem przyjęli tą wiadomość. Jednocześnie minister sportu zwrócił się do Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmie bardzo szybko rozmowy z członkami zarządu na temat zmian umów o pracę. Wszystko na to wskazuje, że to, co budziło, moim zdaniem słusznie, kontrowersja, a więc wysokie premie, wysokie nagrody, to jest już za nami. Pieniądze zostaną w budżecie państwa i członkowie zarządu będą mieli renegocjowane umowy. Takie zobowiązanie również podjęła Rada Nadzorcza tej spółki. Dominika Długosz, Polsat News. Pozwolę sobie, jak już jesteśmy przy Ministerstwie Sportu, po pierwsze, co znaczy to zawieszenie, na jak długo zawiesili i co się z tymi pieniędzmi stanie, a po drugie, te 30 milionów w budżecie spółki PL2012, ja bym się chciała dowiedzieć, skąd się wzięły. Znaczy, ja wiem, że rezerwa celowa, natomiast jak to się stało, że te pieniądze zostały z rezerwy celowej przeniesione w kryzysie do budżetu spółki PL2012? Znaczy, powiedziałem wyraźnie, pieniądze z premii zostaną zwrócone, a Rada Nadzorcza renegocjuje umowy. Czyli jeżeli renegocjuje umowy, to jest trwały proces. To nie jest tak, że zostaną zawieszone na kilka miesięcy, więc nastąpi renegocjacja umów podpisanych z członkami zarządu. To jest dla mnie sprawa oczywista. Jeżeli chodzi o rezerwę, Szanowni Państwo, ta spółka jest głównym operatorem wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych sięgających na ponad 100 miliardów złotych. Pamiętajmy, że to jest spółka tak naprawdę operatorska. To jest spółka, która była zgodnie powołana jeszcze w poprzedniej kadencji z inicjatywy i polityków ówczesnej partii rządzącej PiS-u i Platformy Obywatelskiej. Wtedy zgodziliśmy się i przyjęliśmy zasady dotyczące tego, jakie zadania ta spółka ma i jakie ma realizować przedsięwzięcia inwestycyjne. I tu się w tej sprawie nic nie zmieniło. Tak, ale wszyscy przy tworzeniu budżetu na ten rok się zgodzili również, że budżet spółki będzie wynosił 11 milionów, mimo że spółka chciała 40, no uznano, że 11 milionów. O szczegóły proszę pytać ministra sportu, nie jestem w stanie udzielić tej odpowiedzi. Karina Lewicka, TVP Info. Panie Przewodniczący, czy jest aż tak źle, że trzeba jako sukces rządu podawać, że emerytury i renty nie są zamrażane? Bo jak mi się wydaje, zamrożenia rent i emerytur są wtedy, kiedy państwo jest na granicy bankructwa. I chciałabym jeszcze spytać o to, o te zasiłki, które rzekomo nie są potrzebne, bo wojewodowie piszą listy, że te pieniądze nie zostaną wykorzystane. Prawo i Sprawiedliwość zarzuca wam, że chodzi tylko o to, iż progi uprawniające do wypłaty tych świadczeń od wielu lat nie są podnoszone, a więc z systemu wypadły 2 miliony osób, które nie mają uprawnień do tych świadczeń, a mimo to sytuacja finansowa ich nie uległa polepszeniu. Pierwsza kwestia, Szanowni Państwo. Celowo podajemy Państwu te informacje, żebyście Państwo mogli to zweryfikować z tym lamentem, z którym mamy do czynienia od kilku dni. Ja nie tylko mówię, że są niezagrożone wypłaty i nie są zagrożone, ale jeszcze mówiłem o tym, że były waloryzowane i to ponad 7% 1 marca. Natomiast jeżeli chodzi o drugą kwestię, powiedzmy też jasno i otwarcie. Te progi, jeżeli chodzi o świadczenia rodzinne, zostały zamrożone w 2004 roku. Wtedy, kiedy politycy PiS rządzili, kiedy mieliśmy do czynienia z wysokim wzrostem gospodarczym sięgającym 6%, te progi też nie zostały odmrożone. Więc pamiętajmy, kiedy to się stało i w jakich okolicznościach można było tą decyzję podjąć, czy to zmienić. Dzisiaj jesteśmy zupełnie w innych realiach, jeżeli chodzi o finanse budżetu. Maciej Warsiński, to TVN24. Panie Przewodniczący, co się stało z nowelizacją ustawy, która pozwalałaby pić piwo w pociągach w Warsie? Bo najpierw 12 lutego posłowie zaczęli walkę z absurdem, który polegał na tym, że jadąc z Warszawa Poznań ekspresem nie ma piwa w Warsie, a jadąc z Warszawa Poznań ekspresem, który kończy bieg w Berlinie, można było. No, 25 czerwca koniec fikcji, znowelizowali posłowie, a tutaj okazuje się, że jednak 16 lipca i... Ja wiem, że na zmianę decyzji w tej sprawie miało stanowisko Ministerstwo Zdrowia, które było przeciwne tej propozycji. Ta propozycja w dniu wczorajszym została przyjęta przez Parlament. Czyli była dyspozycja z rządu, żeby jednak... Z Ministerstwa Zdrowia. Z Ministerstwa Zdrowia. Mhm.
No właśnie, ale to, ale dlaczego tak jest? Dlaczego nie pozwala się pić Polakom piwa w pociągu? Proszę nie zadawać mi pytania, takiego pytania. Ministerstwo Zdrowia przekonywało polityków i zrobiło to skutecznie, że to jest złe rozwiązanie i taka decyzja została przyjęta wczoraj przez parlament. A dlaczego jest tak, że w zakładach pracy nie ma w restauracjach alkoholu, a w Sejmie jest? Pan pozwoli, że nie odpowiem na to pytanie, dobrze? Ale dlaczego, panie pośle? No nie, no bo stosujemy równą miarę do wszystkich, no bo to wychodzi tak, jakby posłowie uważali, że posłowie potrafią pić, a Polacy nie potrafią. Chciałem panu zwrócić uwagę, że tutaj, Nowy Dom Poselski zwłaszcza, jest miejscem, w którym posłowie spędzają połowę swojego czasu i proszę potraktować to miejsce również jako miejsce półprywatne, tak? Może nie całkowicie prywatne, ale przynajmniej półprywatne i że posłowie również mają swoje w tym przypadku prawa. Okej. Okay. Brygida Grysiak, TVN 24. Panie pośle, pytanie o składkę emerytalną. Czy pomysł z podwyższeniem składki emerytalnej dla najbogatszych konsultował pan już może z panem premierem albo ministrem finansów? Innymi słowy, jakie będą decyzje w tej sprawie i kiedy? Nie ma żadnych decyzji w tej sprawie. Wydaje się, że Gazeta Wyborcza dzisiaj poszła zbyt daleko w swoich rozważaniach. My przede wszystkim koncentrujemy się przy pracy nad budżetem na 2010 rok, nad ograniczaniem wydatków publicznych, na szukaniem dodatkowych wpływów na przykład z prywatyzacji, czy nad zwiększeniem wykorzystania środków Unii Europejskiej. Podwyższanie podatków, raz jeszcze podkreślam, czy składek, czy ten pomysł, o którym pisze Gazeta Wyborcza, to absolutnie ostateczność, która w tej chwili nie jest brana pod uwagę. Chciałam zapytać o ściągalność podatków, bo wiemy, że nie jest z nią najlepiej. Czy to jest dla rządu argument, czy jest rozważane w ogóle jakieś zwiększenie, zintensyfikowanie kontroli skarbowych? To się już dzieje. Z tego co wiem, takie dyspozycje minister finansów już jakiś czas temu wydał. Istotnie to jest proces niepokojący i tylko wydaje się Urząd Kontroli Skarbowej jest w stanie tą złą sytuację odmienić. Jak jesteśmy przy skarbówce, wiemy, że zostało już wszczęte postępowanie kontrolne w sprawie ministra Grasia. Opozycja już mówi, że gdyby się okazało, że kontrola wykaże, że powinien ten podatek zapłacić, czyli innymi słowy minister nie miałby racji, to powinien się podać do dymisji. Jakie jest pana zdanie w tej sprawie? Czekajmy na ustalenia kontroli. Minister Graś jest, wiem, że człowiekiem honoru, jest uczciwym, bardzo prawym człowiekiem. Poczekajmy, jakie będą ustalenia kontroli. Dzisiaj nie chciałbym ferować wyroków, tym bardziej, że kontrola się dopiero zaczęła. Jeśli mogę, jeszcze jedno pytanie o Pawła Piskorskiego. Dzisiaj Rzeczpospolita donosi, że prokuratura w świetle dowodów stwierdziła, że jego zaświadczenie o zysku z kasyna sprzed 13 czy więcej, 17 lat zostało sfałszowane. Politycy także PSL-u mówią, że to nie może być przypadek, że Paweł Piskorski wraca do politycznej gry i teraz się okazuje, że prokuratura przypomina sobie o starych śledztwach. Co pan na to? Paweł Piskorski nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej, jest przewodniczącym Stronnictwa Demokratycznego. Natomiast uważam, że tutaj nie ma żadnego drugiego dna, znaczy nie ma żadnych inspiracji z naszej strony, żeby w jakiś sposób deprecjonować samego Pawła Piskorskiego. To są niepoważne doniesienia. Dziękujemy bardzo.